Od czego wynika dzisiejsza data wizyty Prawa i Sprawiedliwości na Śląsku? Od pewnego czasu Prawo i Sprawiedliwość po każdym posiedzeniu Sejmu udaje się do różnych województw w całej Polsce, aby można było spotkać się z Polakami i porozmawiać o ważnych sprawach dla naszego kraju. Dzisiaj jesteśmy całym klubem parlamentarnym na Śląsku w sali, historycznej sali Sejmu Śląskiego, dzisiaj wykorzystywanej na potrzeby spotkań plenarnych Sejmiku Województwa Śląskiego. Spotkał się nieomal cały klub parlamentarny, prawie 140 posłów i 30 senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Stąd udajemy się z serca Górnego Śląska, udajemy się do różnych zakątków województwa śląskiego, aby spotkać się z mieszkańcami tego regionu i rozmawiać o tym sprawach, które są ważne dla Polaków. Czy można użyć określenia, że Śląsk szczególnie leży na sercu Partii Prawa i Sprawiedliwości? Jak z punktu widzenia Pana jako historyka wygląda sprawa odbudowywania ruchu autonomii Śląska? Czy poprzez nazywanie Ślązaków osobną narodowością nie dokonuje się próby podzielania Polaków? Ci wszyscy, którzy starają się dzielić Polaków, którzy starają się odłączać Polaków od Ślązaków i wykopywać jakieś rowy podziałów między poszczególnymi częściami państwa polskiego, na pewno nie robią tego z czystych pobudek. Wszyscy Polacy cenią sobie Śląsk, Ślązacy kochają Polskę, która jest ich ojczyzną. Jestem przekonany, że im silniejszy Śląsk, tym silniejsza Polska. Im silniejsza Polska, tym lepiej i silniej będzie się żyło mieszkańcom Śląska. To dlaczego te niby wolne media rozpowszechniają nieprawdziwą informację, że Prawo i Sprawiedliwość uważa Ślązaków za nie Polaków? W mediach mamy bardzo wiele manipulacji, także i tych manipulacji, które dotykają sedna istoty kwestii śląskich. Polska i Śląsk są sobą nierozerwalnie związane i ci wszyscy, którzy starają się dzielić także w mediach, nie robią tego na pewno z czystych pobudek. To jest próba wykorzystywania każdej rzeczy, także i spraw śląskich, w rywalizacji politycznej, w walce z Prawem i Sprawiedliwością. Nie ulegajmy temu. To znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość nie toczy wojny polsko-polskiej? Prawo i Sprawiedliwość toczy tylko jedną batalię. Batalię o to, aby Polska była silnym państwem, a wszystkie części składowe naszego kraju, w tym także Śląsk, rozwijały się harmonijnie, fantastycznie i aby Polakom żyło się lepiej. Naprawdę wszystkim, a nie tym tylko z Platformy Obywatelskiej. Prezes Jarosław Kaczyński wyraźnie zadeklarował dzisiaj na spotkaniu w Katowicach wolę wygrania wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego zatem w mediach słyszymy coś wręcz przeciwnego? Nie tylko w wielu kwestiach. Media nadużywają i nadinterpretują wiele faktów. Prawo i Sprawiedliwość idzie do wyborów, aby je wygrać. Jestem przekonany, że je wygra.